Aplikujesz na stanowisko, w którym znajomość Excela jest wymagana? Niemal codziennie musisz korzystać z arkusza kalkulacyjnego, ale praca z nim to dla Ciebie prawdziwa udręka, bo brakuje Ci podstaw? Nawet proste obliczenia, tworzenie nieskomplikowanych tabel, wykresów czy sortowanie stwarza Ci problemy? Czujesz, że marnujesz niepotrzebnie czas, bo wiele czynności musisz robić ręcznie? Ten kurs to rozwiązanie Twoich Excelowych problemów. Cześć, ja nazywam się Natalia Krawczycka, sama na co dzień pracuję w Excelu i od lat szkolę innych z jego obsługi. Dobrze wiem, z jakimi narzędziami pracownicy biurowi mają największe problemy i gdzie popełniają błędy. Wiem też, że do sprawnej pracy w Excelu czasem wystarczy zmiana kilku nawyków, dobre poznanie narzędzi oraz przede wszystkim znajomość podstaw. W trakcie tego kursu krok po kroku poznasz wszystkie niezbędne narzędzia, pomocne w codziennej pracy biurowej z Excelem. Pokażę Ci m.in. jak poprawnie formatować dane, czym jest blokowanie komórek i w jaki sposób działają formuły w Excelu. Przyjrzymy się także funkcjom. Zaczniemy od tych podstawowych, stopniowo przechodząc do bardziej zaawansowanych. Przekonasz się, w jaki sposób szybko podsumować wartości w tabelach przestawnych oraz jak wyróżnić ważne dane za pomocą formatowania warunkowego. Dowiesz się, jak usuwać duplikaty, wprowadzać masowe zmiany i wiele więcej. W trakcie kursu będę pracować na praktycznych przykładach i wykonywać typowo biurowe zadania w Excelu, z którymi jestem pewna masz na co dzień do czynienia. Dowiesz się, jak unikać typowych błędów i automatyzować wiele czynności, które do tej pory mogły zajmować Ci długie godziny. Do wszystkich lekcji dołączam pliki do samodzielnego rozwiązania. Ich przerobienie da Ci pewność opanowania wszystkich zagadnień przedstawionych w kursie. Jeżeli jesteś pracownikiem biurowym, sekretarką, asystentką, pracownikiem działu kadr czy członkiem kadry kierowniczej, nie czujesz się swobodnie w środowisku arkuszy kalkulacyjnych, ale chcesz to zmienić, to zapraszam Cię do kursu i wspólnej nauki.